jest taki moment, kiedy Żydzi biorą na przesłuchanie Szczepana i on im zaczyna opowiadać historię od początku. Abrahama, aż do czasów Mesjasza, wykazuje mesjaństwo Jezusa. I pojawia się tutaj taki bardzo ciekawy tekst. A brzmi on tak: a gdy się zbliżył czas obietnicy, którą Bóg dał Abrahamowi, rozrósł się i rozmnożył lud. Wiecie, wielu ludzi zastanawia się, kiedy ja pójdę dalej. Jestem w tym miejscu, a już myślę, że powinienem być dalej. Powinienem robić więcej. Powinienem potrafić więcej. Powinienem być głębiej, mocniej. Powinienem więcej osiągnąć. Dlaczego nie mogę przejść teraz kawałek dalej? Ludzie się frustrują. A diabeł w to gra. Diabeł uwielbia sfrustrowany Kościół. W ogóle wiecie o tym, że jak ktoś jest niezadowolony z czegoś, to jest człowiek zablokowany. Wystarczy, że jesteś z czegoś niezadowolony, a powinieneś być z tego powodu zadowolony i już masz zablokowaną całą wiarę swoją. Dlatego, że jest napisane: za wszystko dziękujcie. Tam nie jest napisane: narzekajcie, martwcie się i bądźcie niezadowoleni. Sfrustrowany Kościół to jest miód na pysk diabła. A gdy zbliżył się czas obietnicy, rozrósł się i rozmnożył. Kiedy następuje kolejny krok ekspansji rozwoju człowieka? Kiedy zbliża się czas obietnicy? Twoje życie jest związane z różnymi etapami. Na pewnych etapach nie przesuniesz się dalej, bo nie ma takiej potrzeby. Masz żyć i się cieszyć dniem codziennym. Ale kiedy zbliża się czas obietnicy, rozrósł się i rozmnożył. To są zasady duchowe. Bóg działa właśnie w ten sposób. Kiedy zbliża się kolejny punkt przełomu w twoim życiu, to wchodzisz na kolejną fazę rozwoju, nie wcześniej. Po co? Lata temu, kiedy nie usługiwałem jako pastor, to nie było we mnie funkcji, które są dziś. Najczęściej ludzie mnie denerwowali. To było najczęstsze odczucie do innych ludzi. Byłem ewangelistą i kaznodzieją wiary. I ktoś, kto nie chciał przyjmować Jezusa albo słowa wiary, po prostu mnie denerwował i chciałem go pobić. I tylko dlatego, że byłem już na pewnym poziomie uświęcenia, dlatego nie lubiłem. Taka była moja reakcja na człowieka. Dlaczego? Bo to nie był jeszcze czas realizacji Bożej obietnicy, jeżeli chodzi o moje pasterstwo wobec ludzi. Ci ludzie mnie denerwują. Dlatego, że jestem w miejscu duszpasterstwa. Jak jesteś duszpasterzem, to cię nie denerwują ludzie. Jak jesteś ewangelistą, to cię ludzie denerwują. I to jest normalna sprawa. Nie dziw się temu. Nie przejmuj się, tylko się wstrzymuj i głoś. Tak. Gdy się zbliżył czas obietnicy, rozrósł się i rozmnożył. Kiedy się zbliża czas obietnicy, człowiek Boży rozrasta się i rozmnaża. Kiedy wchodzisz na przestrzeń, w której twój rozwój, twój rozrost mają rację bytu. Właśnie wtedy, rozumiecie? Właśnie wtedy. Dlatego, kiedy będziesz ci się modlił, powiedz: Boże, ja rozumiem, że im będę szedł dalej, tym szersza perspektywa będzie się przede mną otwierać. Nie będę się martwił, nie będę się frustrował. Będę się cieszył dniem dzisiejszym.
Będę zadowolony z tego, co jest dziś, wiedząc, że mój rozwój jest ściśle związany z przybliżającą się obietnicą kolejnych przełomów. A im będę dalej, Boże, im będę bliżej tej obietnicy, tym rozwój mój będzie się poszerzał, powiększał, bo Ty tak powiedziałeś. Bo Ty tak powiedziałeś, to zasada Boża. Gdy się zbliżył czas obietnicy, rozrósł się i rozmnożył. Ojcze, wywyższamy Ciebie, że Ty jesteś Bogiem czasu. Że Ty znasz czas, bo Ty go stworzyłeś. Uwielbiam Ci, Boże mój. Ty, który jesteś Bogiem obietnic. Ty, który w Chrystusie Jezusie dałeś wszystkim obietnicom swoim, które nam powierzyłeś. Święte tak. Uwielbiam Cię, Boże. Uwielbiam Cię. Uwielbiam Cię za rozwój ludzi. Uwielbiam Cię za spokój wewnętrznych ludzi. Już nadchodzi dzień. Alleluja. Wraca Jezus Pan. Uwielbiam Cię. Jego szuka Cię. Wraca Jezus Pan.
jesteś i który wrócisz, który żyjesz. Thank you.
Jesus, fala-te, Jesus.
Gdzie jest Ci potrzebny teraz?
ci zliwa głębinę, głębina. To jest akwot. Ci zliwa głębinę, głębina. Powiedz, że go wpuszczasz w to miejsce. Ci zliwa głębinę, tam gdzie jest potrzebne. Głębina. Yeah.
Przedstawili zatem fałszywych świadków, którzy mówili, ten człowiek nie przestaje mówić bluźnierstw. Diabeł stawia zarzuty tobie. Chcę, żebyś teraz modlił się i zaprosił Ducha Świętego do miejsca, w których przedstawiono ci demoniczne zarzuty, gdzie stanęli fałszywi świadkowie w tobie i wokół ciebie. Powiedz, żeby Duch Święty wszedł w te miejsca. Stanąłeś, bo uległeś tym fałszywym oskarżeniom. Diabeł, oskarżyciel braci. Oskarżyciel. On zarzuca bluźniarstwo. I masz sprzężenie w środku, bo wiesz, że twoja intencja jest prawidłowa, a jesteś ściśnięty oskarżeniem wewnętrznym. Powiedz, żeby Duch Święty tam wszedł. Duch Święty, wejdź w miejsca fałszywych oskarżeń. Ja w imieniu Jezusa przeklinam demoniczne siły oskarżające ludzi. W imieniu Jezusa nakazuję, aby teraz odeszły. I oni mówią ci prosto w twarz, ale to jest kłamstwo. Mafakata, ho! Kiala, alabasata, ki! Mój Jezus! Uwielbiamy Ciebie, Duchu Święty.
nas. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że wypełniłeś nas. Byliśmy martwi, ale Ty nas ożywiłeś. Oh, 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 oh.
dlaczego ja wierzę, a ta rzecz jeszcze się nie zrealizowała? Ty powiedziałeś, ty znasz moje serce, ty wiesz, że ja trwam w wierze. Bóg mówi, ja jestem droga, a każda droga zaczyna się od pierwszego kroku. Ty wierzysz, ale ty nie zrobiłeś kroku. Ten krok nie wydarzy się sam. Ja jestem droga, a droga zaczyna się od pierwszego kroku.
Ponad każde imię, imię Jezus,
przyśnił mi się Jezus w nocy i wziął mnie za rękę. Uśmiechnął się do mnie i powiedział do mnie: nie zapominaj, że ja jestem drzwiami. To ja jestem drzwiami. I kiedy otworzyłam swoje oczy, to Sara przez sen krzyczała i mówiła: mamo, to nie te drzwi! Żebyśmy odnosili sukces na każdej płaszczyźnie swojego życia, musimy wciąż patrzeć na Jezusa. On jest drzwiami. On jest wejściem i wyjściem na wieki wieków. Amen! Tak było, jest i będzie. I to się nigdy nie zmieni. A diabeł chce pokierować nasze oczy na zupełnie inne rzeczy. A to On jest wciąż życiodajnym duchem. Z Niego mamy czerpać, z Niego mamy brać. On powiedział o sobie: byłem umarły, ale ożyłem. To ja mam klucze piekła i śmierci. I to nie może być religijne. To nie może być religijne patrzenie na Jezusa. Mamy patrzeć wciąż na Niego. Wciąż na Niego. On jest drzwiami do końca. Wejściowymi i wyjściowymi. Nie ma nic lepszego. Nie ma nic cenniejszego. Jezus. On musi być w centrum. Kiedy On jest w centrum, to wszystko jest ok. Spójrz, na co wielokrotnie kierujesz oczy. To są bardzo proste rzeczy. Bardzo proste rzeczy. Na co kierujesz swoje oczy? O czym tak naprawdę myślę cały dzień? Czy o Jezusie, czy o problemach, czy o drugim człowieku, czy o szkole, czy o pracy. A On powiedział, grajcie, ja jestem drzwiami, ja jestem drzwiami, ja jestem początek i koniec, ja jestem tą skałą, na którą masz się oprzeć, bo ja życiodajny Jezus, to ja daję życie i nikt oprócz mnie. Jesus Christ.
Najpiękniejszy jesteś ty,
i jedyny godzien czci. Jedyny godzien czci. Jedyny godzien.